Mimo, że to impreza sportowa, dla uczestników była to okazja do wspólnego spędzenia czasu i integracji. Jest to bardzo ważna impreza dla nas, dla osób niepełnosprawnych, ponieważ oprócz ruchu, rehabilitacji jest integracja i zabawa. Wszyscy czekali dzisiaj na ten dzień, ponieważ też jest to okazja do różnych spotkań, do wymiany telefonów, umówienia się do kina, wymiany maili, także wszyscy bardzo radośnie się dzisiaj witają. Jestem tutaj po raz drugi, ostatnio raz byłem na 6 mistrzostwach powiatowych, było bardzo fajnie, świetna zabawa, super rywalizacja do samego końca. I to też oprócz, tak powiem, sportowej rywalizacji jest też okazja do spotkania się, porozmawiania o tym, co było, o tym, co będzie, więc fajna integracja. Impreza z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Oni się sprawdzają przede wszystkim. Co roku pokonują coraz większe swoje bariery, przekraczają te bariery. Dla nich już jest to taki cykl cykliczny jak olimpiada, że wchodzą i już zaczynają między sobą rywalizować, kto może wejść, kto nie może wejść. Tutaj dzisiaj dużo ich nie ma, gdzieś jest 40 osób. Między sobą już zaczęły się te treningi, że oni już, tak jak ode mnie z warsztatów, to bynajmniej chodzili tutaj koło kielicha, w drugą stronę i taka jest na część. Dzisiaj ja nawet już wiem po swoim przykładzie, że wiedział, że dzisiaj są zawody, to już od rana wszystko przygotowane na ostatnim gwizdkiem, bo są zawody. Zawodnicy rywalizowali na kilku dystansach 500, 800, 1000 i 2000 metrów, a także osoby jeżdżące na wózkach inwalidzkich. Powiedz, na jakim to dystansie dzisiaj będziesz walczył? 800 metrów. Powiedz mi, lubisz Nordic Walking? Czy wcześniej już ćwiczyłeś, czy to jest pierwszy raz? Wcześniej ćwiczyłem. A gdzie? Na warsztatach. W tym roku się nie szykowaliśmy, bo pani rehabilitantka doszła niedawno. Co roku mamy przygotowania z naszą rehabilitantką, której teraz nie ma, ale jest pan rehabilitant i przygotowuje nas na zajęciach. Nie codziennie, ale co miesiąc przed zawodami na lato mamy przygotowania takie lekkie do Nordic Walking. Bo jestem obrończynią pierwszego miejsca, bo w 2016 roku zajęłam pierwsze miejsce właśnie w okiejkach. No, to zobowiązuje. Będziesz się starać tym bardziej. Jak to do lotku? Raz wygrywam, raz przegrywam. Jak czyli to do lotku? Jest dzisiaj szansa. No jest jakaś. W tamtym roku w Ścinawie zajęłam miejsce, ale to było na dystans 500. Ja dzisiaj biegnę za przyjaciela, który przyjaciel od nas odeszedł do nieba. Nie wrócił z wycieczki i to. I hołdem dla niego biegnę. Jakby był, to by biegł za mnie, tak? Ja nie biegam, tylko idę się pobawić z ludźmi niepełnosprawnymi, bo ja mogę sobie poradzić w życiu, a inni sobie poradzić. Nad bezpieczeństwem i prawidłowym przebiegiem mistrzostw czuwał sędzia główny. Każdy z uczestników otrzymał medal, a zwycięzcy dodatkowo dyplomy. Pucharami nagrodzono również wszystkie biorące w mistrzostwach drużyny.